Chodzi facet do baru, zamawia piwo, siada przy stole. Twój kumpel, czasy przed koronawirusem. Jest bez maseczki, więc rozpoznajesz go od razu. Ręce jednak trzymacie w kieszeniach, w końcu jesteście programistami. On pyta co u ciebie, ty co u niego i jak zwykle temat schodzi na robotę. Opowiada ci o ostatnim projekcie w jakim brał udział. Coś o chmurze, budowaniu składków Lego i o tym, że nawet nie ma z kogo pożartować, bo w zespole nie ma admina. Ta ostatnia rzecz, a także to, że działające produkcyjnie prototyp pokazali już po jednym sprincie, przykuwa Twoją uwagę. I wtedy pada to słowo – serverless. Nazywam się Tomek Marcinkowski i opowiem Ci, czym to całe serverless jest, czym nie jest, a także na co zwrócić uwagę, żeby nie strzelić sobie przy tym w kolano. Serverless to przede wszystkim buzzword. Nośny termin, który niby coś opisuje, a jakoś tak zbyt fantastycznie. No bo jak to tak mieć aplikację czy cały system bez serwera? Wbrew nazwie serwer oczywiście jest, ale w całym podejściu serverless chodzi o to, że jako deweloper może skupić się na wartości, którą w swoją aplikacją, a nie myśleć o tym, czy i jak skalować hosty z aplikacją, czy baza udźwignie ruch na Black Friday, albo czy login nie zwiedzą Ci miejsca na dysku. Ten brak serwera w nazwie to bardziej podejście na zasadzie serwer mnie nie obchodzi. Sam koncept wbrew pozorom nie jest nowy. I choć wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z usługą Lambda, którą AWS prowadził pod koniec 2014 roku, tego historia sięga przynajmniej kilku lat wstecz. Nazwa zaczęła krążyć w okolicach 2012 roku, a to, co opisuje, to tak naprawdę ewolucja rozwiązań typu Platform as a Service, jak np. Heroku czy Google Cloud Platform, popularnych jeszcze kilka lat wcześniej. Wspomniana Lambda od AWS to przykład usługi Function as a Service, gdzie po napisaniu swojego kodu tworzysz z niego paczkę, wysyłasz do usługi u dostawcy i masz już wdrożoną działającą, o ile czegoś nie spartoliłeś, aplikację. Tu przypomnę, że nie do końca jest tak z tym serverless, jak nazwa obiecuje, bo fakt, dla Ciebie serwer może i nie istnieje, ale kod jest uruchamiany w konkretnym środowisku uruchomieniowym, w konkretnej wersji Noda czy Pythona, na konkretnym obrazie systemu. Ponieważ nie Ty tym zarządzasz, no to taki AWS może Ci zabić niespodziankę i wyrzucić runtime z konkretną wersją, bo uzna, że jest za stara, jak zrobił z Nodem ósemką. Bywały też problemy po aktualizacji obrazu systemu. W Twojej aplikacji może to robić różnicę. A jeśli Twoje funkcje nie są wygrzane, czyli od pewnego czasu nie były uruchamiane, to przywrócenie czy postawienie środowiska może zająć średnio pół sekundy w zależności od technologii. Ten tak zwany cold start może już robić różnicę Twoim użytkownikom. Na szczęście na cold start są sposoby, o których potem powiem. Niektórzy mówią, że porównanie rozwiązań serverlessowych do tosków LEGO jest spoko, pod warunkiem, że masz 5 lat. Mimo wszystko coś w tej analogii jest, bo Function SS Service to nie jedyna usługa serverless. Jest ich więcej i można, a nawet warto je łączyć w bloki architektoniczne nawet w prostych aplikacjach. I tak do przechowywania plików mamy AWS S3. Do przechowywania danych w strukturze ala baza danych mamy np. DynamoDB czy Aurora Serverless. Do wystawienia aplikacji na świat użyjemy API Gateway. Do zintegrowania komponentów systemu za pomocą kolejek i mechanizmów Publish-Subscribe mamy usługi SQS i SNS. Jeśli nie możecie żyć bez krona, jest EventBridge, a do logów CloudWatch. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że serverless, tak jak i same rozwiązania chmurowe, to nie tylko monopol AWS, ale podobne usługi znajdziesz w chmurach od Google, Azure od Microsoftu, a jeśli nie boiszcie się PHP w wydaniu serverless, to powinna cię zainteresować Alibaba Cloud z ich Function Compute, gdzie PHP 7 jest obywatelem pierwszej kategorii w odróżnieniu od AWS'owej Lambda. Ale po co to wszystko? Po to się uczyć nowych technologii i migrować systemy do usług serverless. Ja widzę przynajmniej kilka korzyści i to na różnych poziomach. Jako deweloper wchodzisz w dziedzinę, która jeszcze jest niższą. Może minęliśmy etap early adopters, ale moim zdaniem jesteśmy na początku early majority, jeśli kojarzycie taką krzywą pokazującą, w jaki sposób zazwyczaj przyjmuje się dana technologia. Kompetencje serverless są ciągle u programistów rzadkością a niektóre trendy pokazują, że popyt będzie w najbliższych latach rósł znacząco. Wchodząc w to, zyskujesz nowe atuty w CV, możesz wybić się w swojej firmie, ale jest też inna kwestia. Jeśli marzy Ci się życie startupowca albo chociaż niezależnego dewelopera, otwierają Ci się nowe możliwości tworzenia prototypów, a potem docelowych aplikacji dla różnych projektów pobocznych, które czasami wpadają do głowy. Sam pracuję nad innym projektem, którego definicję wpisane jest jak najmniej absorbujące utrzymanie systemu, i tutaj serverless pasuje idealnie. Patrząc od strony biznesowej, argumenty są jeszcze lepsze. Mając już opanowane oczywiście niezbędne podstawy, zyskujesz krótszy time to market. Przy nowych aplikacjach, a dla istniejących systemów, możesz drastycznie ograniczyć koszty operacyjne poprzez wydzielenie tych mniej efektywnych podsystemów i procesów. Tak robi na przykład Netflix, korzystając z lamp pomocniczo przy backupach czy deploymentach. Używając gotowych usług do np. uwierzytelniania użytkowników, wysyłania maili itd. możesz przerzucić ciężar developmentu na to, co wyróżnia Twój biznes, na budowanie przewagi konkurencyjnej i szybsze reagowanie na sytuacje na rynkach. Skalowalność. Coś, co jest interesujące dla deweloperów, ale prędzej czy później dotyka też biznes, czy tego chcesz czy nie. Atutem serverless jest to, że skalowalność masz wpisaną w samą definicję architektury. Twoja praca może się ograniczyć do co najwyżej dostrojenia parametrów pod konkretne wymagania. Oczywiście chmura swoje kosztuje i może kosztować całkiem sporo. Ale to oczywiście zależy od tego jakiej użyjesz. W przypadku serverlessa jest to wyraźnie widoczne bo taki typowy argument padający często ze strony np. AWS czyli model pay as you go ma tu spore znaczenie. W praktyce oznacza to że razem z zasobami stojącymi za twoją aplikacją składają się też koszty od zera do nieskończoności. Nie płacisz za czas odpalonej instancji, ale płacisz za na przykład liczbę requestów do API Gateway'a, za czas wykonywania się funkcji w Lambdzie, za poszczególne zapisy i odczyty w DynamoDB, gigabajty przetransferowane ze strzy i tak Nie jest tak, że AWS tylko na to czeka, a potem zaciera ręce, bo o ile nie masz podejścia jak Franek Kimono... Dwa słowa, hmm. nieważna cena... Możesz monitorować bieżące koszty, prognozować je, ustawiać alerty na przekroczenie danego progu kosztów, a same mechanizmy skalujące też potrafią w pewnym zakresie ograniczyć zużycie zasobów, jeśli wykryją, że doszło do nich w wyniku błędu. Serverless przydaje się w różnych aplikacjach, zarówno jako backend dla aplikacji webowych czy mobilnych, przez systemy przetwarzające w tle większe paczki danych, korzystając ze strumieni eventów, aż po backend pod Internet of Things. Czy jest coś, czego nie da się zrobić w serverless? Zgaduję, że tak, ale na pewno są projekty, w których to podejście jest nieoptymalne kosztowo. Może się zdarzyć, że w Twoim przypadku, przy Twoich założeniach, wymaganiach i ograniczeniach, jakiś serwer będzie musiał powstać, a na świecie umrze przez taki kotek. I to jest ok. Pamiętaj o tym, żeby zawsze dobierać narzędzie do problemu, a nie odwrotnie. Mimo to jestem przekonany, że wiele projektów, szczególnie nowych, greenfieldowych, będzie w stanie bardzo dużo zyskać dzięki zaprojektowaniu architektury od razu w duchu serverless. O serverless należy myśleć przede wszystkim właśnie jako koncepcji architektury bazującej na eventach. Mamy w końcu środowisko mocno rozproszone, więc usługi rozmawiają ze sobą za pomocą eventów wyzwalanych, po jakiejś zmianie danych, requestie, http itd. Najlepiej będzie to pokazać na konkrecie. Mam dla Ciebie aplikację przygotowaną na której zobaczysz podstawowe koncepty i pierwsze problemy, z którymi można się zetknąć w serverless. Aplikacja nie jest skomplikowana, ale nie jest to też Hello World. Załóżmy sobie taki życiowo prawdopodobny przypadek z akcentem na żyć, że wielki produkt, z którego korzysta pierdyliard użytkowników w ciągu dnia, ma się zintegrować z systemem Legacy, który posiada informacje m.in. o tym, czy dana firma jest wypłacalna i nadaje się do współpracy, czy przeciwnie, ma długi i jest zagrożeniem dla swoich kontrahentów. Serwer jest jeden, stoi pod jakimś biurkiem, coś tam ma mocnego w środku, ale aplikacja nie jest skalowana, a sama skrzynka walczy o życie każdego dnia, gdy przychodzi sprzątaczkę. Ty masz napisać API restowe, z którego będzie korzystał ten większy produkt i masz to zabić wydajnie, żeby nie padł ten system za tobą. Nie da się przerzucić odpowiedzialności za dane do nowej usługi, bo tamten system to główne miejsce pracy, obsługi klienta, działu prawników i wielu innych osób. No nie da się po prostu, wychodzisz spod biurka, ocierasz łzy i zastanawiasz się, jak to rozwiązać. Na szczęście jesteś po webinarze u Marcinkowskiego, więc przynajmniej spróbujesz sobie to rozrysować jako serverless. Funkcjonalnie sprawa jest prosta. REST API z jednym endpointem, gdzie dla każdego getta pytającego o firmę o konkretnym ID, zwracasz prościutkie dane typu rzetelna firma albo dłużnik i kiedy ten status się zmienił. Jak chodzi o infrastrukturę pod spodem, to może to już wyglądać na przykład tak. API Gateway obsługuje warstwę HTTP i każdego getta do REST API przekazuje jako event do funkcji lambda. Funkcja, żeby nie być podatna na zbyt długie czasy działania, w końcu nasze źródło danych jest wolne i nieprzewidywalne, rozmawia tylko i wyłącznie z DynamoDB. Tu już kwestią do rozstrzygnięcia w danym projekcie jest to, co zrobić, gdy danych o firmie nie ma w ogóle lub jak często je aktualizować. Na potrzeby przykładu możemy podjąć decyzję, że akceptowalne jest w takiej sytuacji rzucenie 500. No może konkretnie 502 Bad Gateway. Ale jednocześnie wrzucenie wiadomości na kolejkę w SQS, którą asynchronicznie obsłuży inna funkcja Lambda i tam na spokojnie pobiera dane z zewnętrznego API. Gdy się to uda, zapisuje to w DynamoDB wraz z informacją, kiedy zostały pobrane. I tyle. Zobaczmy kod. Od razu powiem, że cała aplikacja, którą będziemy oglądać, jest na moim GitHubie w repozytorium serverless-101. Pierwsza bardzo ważna sprawa w pracy serverless. Pracuj z frameworkiem. Nie chodzi o framework do samej aplikacji z kontrolerami itd., ale o framework do zarządzania zasobami w chmurze. Po co? Teoretycznie można wszystkim zarządzać przez przeglądarkę w konsoli AWS, Wyklikiwać sobie nowe zasoby, jak funkcja, baza, kolejka. Nawet nowe wersje kodu można wrzucać przez formularz na stronie, ale zarządzanie tym to jest masakra utrzymaniowa. O tym, co zostało wyklikane i z jakimi parametrami czy dostępami, wie tylko klikający. A i do tylko do piątku, bo jak się w weekend zresetuje, to połowę zapomni. Można też zarządzać tym wszystkim przez konsole konsole, czyli narzędzie CLI o a To już poziom wyżej, bo da się to oskryptować i wrzucić w jakiś proces CICD. Natomiast framework no to jest takie właśnie oskryptowanie, tylko już gotowe, napisane przez kogoś i przetestowane przez społeczność. Tu mamy framework o niezbyt wyszukanej nazwie, bo serverless framework. Nie jest to oficjalny framework od AWS, oni mają swój, o nazwie SAM, Serverless Application Model, ale ten, który tutaj mamy, jest teoretycznie niezależny od dostawcy chmury, a społeczność pisze do niego wiele przydatnych pluginów. Jest mnóstwo innych frameworków, z których można wybierać. Choćby nawet Terraform, którym można opisać także architekturę serverlessową, ale nie jest to takie wygodne. Tu mamy opis naszego staku. Grupy zasobów składających się na jakiś serwis w ramach aplikacji. Możesz mieć wiele serwisów w aplikacji, ale może być tak, jak tutaj, że cała aplikacja to jeden serwis. Oczywiście Stack już nie jest agnostyczny, jak chodzi o chmurę, bo gdzieś trzeba określić, że interesuje nas AWS. Ja będę skakał po tym pliku trochę, bo będzie to miało więcej sensu niż, niż czytanie go od góry do dołu. Tu mamy nasze funkcje lambda. Są trzy, mimo że wcześniej mówiłem o dwóch, bo to zewnętrzne API, nasze niestabilne źródło danych, jak to nazwałem, wystawię sobie jako atrapę w postaci lambdy schowanej za API Gateway'em. Funkcje lambdy same z siebie nie są dostępne po HTTP i można wywołać je tylko przez API, SDK lub CLI od AWS. -a. Żeby je wystawić na świat po HTTP trzeba postawić przed nimi usługę API Gateway. W Serverless Framework robi się to w ten sposób, że określasz, że eventem wywołującym daną funkcję jest event HTTP. Podajesz tylko metodę requestu i nazwę endpointu i tyle. Pełny URL poznasz dopiero w momencie deployu na dane środowisko. Ponieważ ja już mam środowisko, to pełny URL wrzuciłem sobie jako zmienną środowiskową wyżej. I uwaga, to nie jest oficjalny sposób wywoływania lambdy przez drugą lampę, ale pamiętaj, że tutaj chcemy zamodelować system legacy, który. Jest osobnym api, dostępnym po HTTP, i tylko dlatego robimy to w ten sposób. Przy tej atrapie jeszcze określiłem, że jeśli będzie myśleć nad od odpowiedzią 5 sekund lub dłużej, to AWS mają ubić. Czasami się tak stanie, bo kod tej funkcji ma losowego sleepa od 2 do 7 sekund. Dalej mamy już nasze właściwe funkcje. Jedna odpowiadająca za endpoint wystawiony do systemu, który będzie się z nami integrował, oraz druga odpalana eventem z kolejki SQS. Niżej mamy deklarację zasobów, których framework sam z siebie już na mnie tworzy. Tabela w DynamoDB oraz kolejka w SQS. Opisujemy sami to, wzorując się na składnie CloudFormation. Wracając na górę, mamy deklaracje zmiennych środowiskowych. Są różne podejścia do tego, są także różne pluginy ułatwiające sprawę, integrujące się na przykład z.N, taką biblioteką, którą być może znasz. Tutaj w tym projekcie akurat, zas akurat zastosowałem takie podejście. I kolejna bardzo ważna rzecz. Bezpieczeństwo głupcze. O tym pewnie będzie mówił Paweł, ale takie absolutne podstawy. Nie hardkodu i w kodzie. Używaj roli AWS. Najlepiej osobnych ról per funkcja. Serverless Framework domyślnie stosuje jedną rolę dla wszystkich funkcji w serwisie, ale istnieje plugin, który potrafi to zmienić. Ja go po prostu akurat tutaj nie użyłem. Pamiętaj jednak, że warto zastosować podejście typu zasada najmniejszego uprzywilejowania. Dajesz funkcji tylko te dostępy, które są niezbędne do jej działania. Ok, załóżmy, że po ostatniej zmianie w kodzie nie robiłem jeszcze wdrożenia. Wchodzę do konsoli i piszę po prostu Serverless Deploy lub SLS Deploy. Druga, krótsza nazwa, ale operacja jest ta sama. Trwa to minutę, może chwilę dłużej, a to, że kod funkcji piszę w skrypcie, którego trzeba transpilować do JavaScriptu, też daje jakieś opóźnienie. Na potrzeby nagrania trochę to przyspieszę. Ok, zmiany się wdrożyły, serverless framework sam dają się tym, co trzeba przy deploy'u usunąć, dodać, a czego nie ruszać i na koniec wypluł m.in. endpointy HTTP uruchamiające nasze lampy. Deploy na inne środowisko? Wyobraź sobie, że to jedynie kwestia podania parametru minus "-s", jak stage, z wartością np. rc. I dlatego też w opisie serwisu w niektórych miejscach zobaczysz odwołanie się do wartości stage'a np. Na w nazwie tabeli lub kolejki. Domyślnie, środowisko jest podane w YAMLu. Mimo, że go nie widać tutaj, to ono tam jest i ma wartość dev. Tak samo i podałem też regionu AWS, bo akurat tutaj nie miało to dla mnie znaczenia, ale można go podać zarówno w serwerze YAML, jak i przez parametr przy Deployu. Framework pozwala też na posprzątanie po sobie i usunięcie całego stacku w wybranym stageu za pomocą jednej komendy, remove. Bardzo spoko. No dobra, uruchommy coś i przetestujmy manualnie. Biorę adres naszego jedynego istotnego endpointu i strzelę do niego getem. Od razu sobie ładnie sformatuję JSONa, który przyjdzie, używając komendy nieustannie kojarzącej mi się ze starym dobrym jQuery. Podaję tutaj ID równe 123, bo to jedno z dwóch ID, które są zahardkodowane w naszej funkcji, a źródła źródło danych. Ponieważ w tabeli w DynamoDB jeszcze nic nie mamy, no to tak jak może pamiętasz na początku. Będziemy dostawać zgodnie z kontraktem, więc za dwójkę. Ale poczekajmy kilka sekund. W tle powinno się dziać teraz odpytywanie naszego źródła danych przez drugą lambdę. jeśli to się powiedzie, a wiemy, że może się nie powiedzieć, to któryś z kolejnych requestów zwróci nam już aktualne dane. O tym, że funkcja obsługująca eventy z kolejki faktycznie się wykonała, mogę się przekonać uruchamiając SLS logs i podając nazwę funkcji. O, ten debug to linika, którą ja kazałem zalogować, a ta druga to wewnętrzny log framework, serverless framework. Mm, oni mają y, płatny feature integrujący całą platformę do deploymentów, dashboard na stronie www. I ten log jest elementem tej całości, ale nas to teraz nie interesuje. I w ogóle nie używamy teraz żadnego płatnego featurea, żeby pracować z naszym stackiem i go wdrażać. Wydaje mi się to istotne do zaznaczenia. Dobra, zerknijmy w ogóle, jak te nasze funkcje wyglądają. I uwaga, kod nie jest dobrze napisany. Ma tak być. Zobacz, co tu się dzieje. Określamy funkcję, która przyjmuje konkretny typ eventu, wyciąga potrzebne dane wejściowe, łączy się z DynamoDB, żeby wyciągnąć dane. Tu akurat dodałem logikę sprawdzającą, czy dane pochodzą z ostatniej godziny. Jeśli nie, lub danych nie ma w ogóle, wrzucamy wiadomość na SQS, żeby zaplanować pobranie świeżych danych z zewnętrznej usługi. Na koniec funkcja zwraca json z jakimś kodem odpowiedzi stosownym do sytuacji. Druga funkcja. Od razu powiem, że ma buga, bo mimo tego, że SQS potrafi wysłać do funkcji paczkę różnych eventów, no to tutaj poszedłem na łatwiznę i tylko dla przykładu obsługuje pierwszy event. Dlaczego to jest krytyczny bug? SQS działa tak, że wysyłając paczkę wiadomości oczekuje, że albo wszystkie zostaną poprawnie obsłużone i można je zdjąć z kolejki, Albo wszystkie wracają na kolejkę, nawet jeśli tylko nie udał się jeden. W tym przypadku mogę mieć kilka eventów z ID-kami różnych firm, natomiast pobieram dane tylko jednej z nich. Jeśli zapytanie do zewnętrznego API się uda, to pozostałe eventy, których nie wziąłem w ogóle pod uwagę, są tracone. Z tego, jak działa akurat SQS, płynie przy okazji bardzo ważna rzecz. Pisząc swoje funkcje, musisz pamiętać i sprawić, żeby były idempotentne czyli ponownie wywołane z takim samym wejściem, nie zmieniły wyniku lub stanu aplikacji w niekontrolowany sposób. Musisz być przygotowany na to, że na przykład taki dany event, mimo że obsłużony, może przyjść ponownie. Dalej pobieramy dane z API i sprawdzamy, czy request się udał. To istotne, żeby to sprawdzić i rzucić błędem, bo wtedy wiadomość taka ma szansę wrócić na kolejkę i zostać ponowiona. W zależności od ustawień może być ponowiona kilka razy, i usunięta, a może, zamiast usuwania, trafić na osobną kolejkę dla nieudanej wiadomości, tak zwane dead letter queue. Wiadomości z tej kolejki można konsumować dokładnie tak samo jak z każdej innej, ale to już zależy od programisty, jak to sobie zaimplementuje. Na koniec robimy tutaj put item do DynamoDB. No i teraz, gdybym to ja był po drugiej stronie, zapytałbym, a gdzie panie są testy? A no nie ma, bo uwaga, uwaga, ten kod nie jest testowalny. I celowo tego tutaj zostawiłem, żeby ten temat rozwinąć. Ogólnie testy w serverless to dość spore wyzwanie. Być może domyślasz się dlaczego. Pomijając, że ten konkretny kod tutaj łamie kilka zasad dobrego programowania, to przede wszystkim jest zależny od chmury. Bez internetu nie odpalisz. Bez AWS-a nie odpalisz. Kiedy zaczynałem bawić się w serverless, to zapytałem w firmie właśnie o to, jak testować funkcję. Polecono mi wtedy LocalStack. Jedno z wielu narzędzi, które próbuje implementować lokalnie albo w jakimś lokerze usługi AWS-a. Na przykład DynamoDB. Są zwolennicy takiego podejścia, ale też i mocni krytycy. Pomijając rozstawianie takich Localstacków, np. na przykład w ramach CICD, no to już jest jakieś ops, a w serverless obiecali no ops, no to ja tu widzę zgrzyty. Po co ty tak naprawdę testujesz w ten sposób? Na pewno nie to, co będzie potem uruchamiane w chmurze. Być może te implementacje działają dokładnie tak samo, jak usługi AWS, a może jest jakiś edge case, gdzie się różnią. No i ważniejsza rzecz. Jak mi coś nie działa, to w większości przypadków rozbija się to nie o samo zapytanie do Dynamo, ale o brak dostępu. Nieprawidłowo stworzone role, brakujące dostępy, albo dostępy na dane, ale ograniczone przez z boundary na funkcji. Nie jestem jednoznacznie przeciwny używaniu takich narzędzi, można się nimi bawić lokalnie w trakcie developmentu, ale sensowne testy powinny być inaczej rozwiązane. Jak? Przede wszystkim dzieląc taki kod, jak widziałeś, na mniejsze kawałki. Zgodne najlepiej z pełnym solidem, albo chociażby samą Single Responsibility Principle. I testując taki kod w izolacji. Widziałem podejście, które dla serverlessa zmienia trochę kształt klasycznej piramidy testów. I w zależności od tego, jak bójno masz w wyobraźnię, zobaczysz tu albo plaster miodu, albo kanciaste jajo. Pisz testy end-to-end, -end, pisz Unity, ale przede wszystkim testu integracyjnie to, co komunikuje się z usługami AWS. Jak, skoro lokal jest B? Masz chmurę, to użyj chmury. Widziałeś, jak prosto robi się Deploy na nowe środowisko. Zrób sobie środowisko na przykład test. Albo jeśli widzisz w tym sens, to może nawet środowiska per feature branch, albo per developer. Chodzi po prostu o to, żeby integrację z AWS em przedesować w AWS-ie, bo tylko wtedy masz szansę wyłapać niuanse specyficzne dla tego dostawcy. Kod, który widziałeś to tylko osobny branch do omówienia problemu z testami. Na masterze wybaczę, że nie main, jest już trochę więcej kodu. To nie jest jedyny sposób, w jaki można było to porozbijać. Ja akurat widziałem sens w użyciu podejścia CQRS i rozbicia zapisu stanu oraz jego odczytywania na komendy i zapytania. Tu akurat to jest taki bardziej bieda CQRS, bo przydałoby się lepsza implementacja basa, niż moja prosta i coś do dependency injection. Ważniejsze jest jednak tutaj bardziej to, żeby rozdzielić osobne jednostki kodu na logikę biznesową, którą można przetestować unit testami, a to, co wymaga do działania komunikacji z jakąś usługą, widzieli sobie do na przykład interfejsu i mokować. A prawdziwa implementacja niech będzie osobno i on właśnie będzie można testować integracyjnie. Temat testów jest szeroki i warto sobie o tym doczytać. A jak testy to i debugging? Jak debugować kod lambda? Lokalnie można odpalać funkcje na własnych mokach eventów, zarówno serverless, framework, jak i AWS sam. Mają do tego gotowe polecenie Invoke. Jeśli trzeba dipagować w chmurze, bo lokalnie czegoś nie da się odtworzyć, to istnieją osobne, dedykowane narzędzia. OTAWOS jest X-Ray, ale są też inne, jak Lumigo czy Tundra. Czy są jeszcze inne wyzwania, pracując nad aplikacjami serverless? Pewnie, cała masa. Funkcje Lambda mają określony maksymalny czas działania. Nie ustawisz trymautu na więcej niż 15 minut. Obecnie. Wydaje się dużo. Ale to już wyklucza użycie funkcji w niektórych zastosowaniach. Timeout funkcji to jedno, ale jeśli masz lambdę za API Gatewayem, to wiedz, że on też ma swój timeout, który wynosi 30 sekund. Gdy wywołujesz synchronicznie jedną lambdę z drugiej przez SDK, to pamiętaj, że SDK działa po API HTTP i sam kod odpowiedzi 200 nie oznacza jeszcze, że ta funkcja się wykonała poprawnie. Patrz na pole w odpowiedzi, które się nazywa function error. Cold start. Lambda uruchomiona jest w jakimś środowisku. Jeśli dana funkcja nie jest używana przez jakiś czas, no to to środowisko jest usypiane. Pierwszy request, z racji tego, że środowisko trzeba wybudzić, jest znacząco dłuższy. Kiedyś radzono sobie z tym tak, że wygrzewano funkcje np. odpalając je cyklicznie. Od końca 2019 roku nie jest to już potrzebne, bo AWS wprowadził możliwość określenia minimalnej liczby instancji dla danej funkcji. Warto też mieć na uwadze limity na usługach, np. maksymalna liczba jednoczesnych wywołań funkcji. Albo w usłudze Textract do rozpoznawania tekstu z obrazów, liczbę takich operacji w danym oknie czasowym. Na koniec warto wspomnieć o istotnej wadzie całego podejścia, jakim jest Vendor Lock-In. Taki np. AWS robi wszystko, żeby nas przy sobie zatrzymać. I fajnie, bo ma przydatne usługi. Ale co, jeśli kiedyś zajdzie potrzeba zmiany prowajdera? Tutaj duże znaczenie będzie miało, jak pisałeś aplikacje od początku, jak bardzo przywiązałeś się do konkretnej usługi i tym, jak one działają. Serverless moim zdaniem jest przyszłością. Ma swój próg wejścia, konieczność wybrania dostawcy, konkretnych usług, ma swoje wyzwania w trakcie pracy i wymaga innego mindsetu. Ale szybkość wytwarzania wartości, jaką daje, jest na tyle istotna, że warto to wziąć pod uwagę w swoim projekcie. Ja raczej nie lepsze typowego hostingu z rynku, ale przewiduję, i nie jestem w tym odosobniony, że coraz więcej firm będzie w to iść, a profesja serverless developera będzie coraz bardziej rozchwytywana. Tym samym spora część wiedzy, którą zdobywaliśmy przez wiele lat, w moim przypadku przeszło 20, o konfiguracji serwerów www, rabbitów, mysqla, tuningu, pójdzie w piach, będzie o okam, dupę rozbić albo zwyczajnie nieprzydatna. No dobra, przesadzam. Jest takie podejście mechanical sympathy. Przenoszący do naszej branży, mówiące z grubsza o tym, jak tworząc soft powinniśmy być w symbiozie z hardwarem. Nie tylko rozsądnie rozporządzać jego zasobami, ale też rozumieć niuanse tego, co się dzieje pod spodem. Serverless trochę to z nas ściąga, owszem, ale świadomość bebechów może nam pomóc zrozumieć i rozwiązać różne edge case'y. Różnica jest przede wszystkim w tym, co możemy kontrolować, a które zabawki nam zabrano. Dlatego poznaj dobrze technologie, które są pod spodem. AWS dostarcza do nich naprawdę dużo dokumentacji. Czytaj i ucz się. Choćby po to, żeby serwerownie obsługujące nasze aplikacje wydzielały odrobinę mniej CO2 do atmosfery. Więcej informacji o Serverless, masę materiałów szkoleniowych oraz artykułów znajdziesz na stronach serverlesspolska.pl i aws.training. A o architekturze oprogramowania w ogóle posłuchasz i poglądasz na zaprzyjaźnionej stronie bettersoftwaredesign.pl jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami albo o coś dopytać, zapraszam do dyskusji na koniec odmitingu. Kontakt ze mną zawsze możesz łapać na marcinkowski.pl. Dziękuję.